Witam Was serdecznie. Dzisiaj będę rozmawiał z dwoma niesłychanie sympatycznymi i interesującymi kobietami, a są nimi Weronika Bednarska i Maryla Bywalec. Weronika jest prawnikiem, studentką drugiego roku studiów doktoranckich w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Natomiast Maryla jest aplikantką adwokacką oraz absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Witajcie, witam Was serdecznie. Cześć. Dzisiaj będziemy mówić o podstawach prawa. Bo mamy do czynienia ze specjalistkami w tej dziedzinie, zwłaszcza właśnie w dziedzinie prawa autorskiego. No i takim tytułem, motem przewodnim tej rozmowy będzie: czy moje zdjęcie jest chronione prawem autorskim? Pierwsze zagadnienie, które tutaj mi się nasuwa, to jest to, czy zdjęcie jest chronione i jakie powinno spełnić warunki, czy wszystkie zdjęcia są chronione? Na wstępie już mówimy, że nie wszystkie zdjęcia chronione są prawem autorskim. Żeby w ogóle mówić o ochronie prawa autorskiego, musimy określić, czy dany twór, w tym przypadku zdjęcie, jest utworem. Definicja utworu zawiera ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Definicja jest bardzo zawiła, powiedziałabym, a z jednej strony prosta, natomiast zawiera bardzo nieostre, niedokreślone zwroty. I tak, zgodnie z artykułem 1, ustęp 1 ustawy, przedmiotem prawa autorskiego, a więc utworem, jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. No na pierwszy rzut oka już przeciętny człowiek no nie za bardzo może zdefiniować, czym właściwie jest ten utwór. My prawnicy też jakby nie znamy takiej prostej odpowiedzi na to pytanie. Czym jest utwór, dookreślają sądy w każdym jakby konkretnym przypadku naruszenia prawa autorskiego. W pierwszej kolejności ustawa mówi tutaj, że to jest przejaw działalności twórczej. Znaczy to tyle, że w tym utworze musi być jakiś pierwiastek twórczy, natomiast tej twórczości nie możemy jakby definiować, równać z taką twórczością w rozumieniu każdego przeciętnego człowieka, że coś twórcze to jest takie pochodzące od artysty, mając tak, jakąś wartość na przykład artystyczną. Twórcze to znaczy nietechniczne, czyli na przykład w przypadku zdjęcia, techniczne zdjęcie będziemy na przykład do czynienia, kiedy robimy zdjęcie do dowodu. Mamy jakieś konkretne warunki. To zdjęcie ma mieć taką wielkość, musi być osoba z przodu, nie można na przykład się uśmiechać, musi mieć neutralną minę. Ustawiamy tylko aparat, cykamy, jakby nic twórczego od siebie nie dajemy. Natomiast jeżeli na przykład stworzymy portret taki na zamówienie, mamy jakiś plener, scenerię, jakby to zdjęcie nie jest uwarunkowane jakimiś warunkami technicznymi, które musimy spełnić, no wtedy na pewno ten pierwiastek twórczy jest. Musi być też indywidualny charakter. To znaczy, że to zdjęcie musi zawierać piętno twórcy. Co to dokładnie jest, też nie wiemy. Ale każdy, oglądając zdjęcie jakiegoś autora, może zauważyć, że przejawia się w nich coś podobnego, tak? Każdy z nas ma swoją wyobraźnię, swój pomysł na zdjęcie. Swój. Dokładnie. I wtedy ten indywidualny charakter się jakoś uzewnętrznia. Należy też zaznaczyć, że utwór, czyli zdjęcie, musi pochodzić od człowieka. Kiedyś była taka sprawa, że małpa zrobiła sobie selfie. I właściciel małpy rozszerzył sobie prawa autorskie tego zdjęcia, natomiast taki właściciel zwierzęcia nie może sobie rozszerzyć prawa autorskie do zdjęcia, ponieważ utwór musi pochodzić od człowieka. Tak samo jak ustawimy sobie na przykład samowyzwalacz, to co do zasady takie zdjęcie nie będzie chronione prawem autorskim, aczkolwiek no tutaj w tym przypadku istnieją pewne wyjątki.
Żeby utwór, żeby fotografia mogła być utworem, bierze się pod uwagę pewne szczególne elementy, o których powie teraz Weronika. Tymi szczególnymi elementami w tej dziedzinie sztuki, jaką jest fotografia, są elementy, które są w zasadzie swoiste tylko dla tej dziedziny. To będą takie elementy jak oświetlenie, kąt ustawienia aparatu, wybór obiektywu, wybór filmu, wybór samego tła, przedmiotu, sposób jego ułożenia, dobór jakichś dodatków czy kompozycja. Niektórzy nawet tutaj podciągają na przykład sam wybór aparatu, czy sam wybór określonej kliszy, że to też ma wpływ na stwierdzenie, czy dane zdjęcie jest utworem, czy posiada te elementy twórcze. I wtedy tą twórczość badamy właśnie oceniając te wszystkie elementy, czy na przykład sposób oświetlenia danej fotografowanej rzeczy, czy on jest na przykład standardowy, czy on jest ogólnie przyjęty, jak gdyby w takich standardach i podstawach, nie wiem, edukacji na przykład fotograficznej, czy na tych elementach jest to właśnie jego twórcze piętno, wynikające z jego osobistego charakteru i podejścia do tej techniki. Mamy tutaj też taki fragment bardzo mądrej książki, w którym jest określone, że wystarczy, że sam dobór i ustawienie przedmiotów sfotografowanych albo ewentualnie dodatkowe elementy wyboru, takie jak światło, wyrazistość, głębia, ostrości, ziarno, odległość pomiędzy osobami fotografowanymi, tło i perspektywa, są również ewentualnie elementami, przez których pryzmat można oceniać, czy jest to utwór, czy też nie. I tak nam się wydaje, że z tego, co powiedziałyśmy, to i tak nikt nie będzie do końca przekonany, czy jego zdjęcie jest utworem, czy nie, w rozumieniu prawa autorskiego. Trzeba zaznaczyć, że dopiero od niedawna fotografię uważa się za chronioną prawem autorskim. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważano, że fotografia nie może być chronioną prawem autorskim, ponieważ to tylko naciśnięcie migawki i robi się przez to zdjęcie, jest to czynność techniczna. Na dzień dzisiejszy fotografia na tyle się rozwinęła, tak dużo jest tej fotografii, tak częste są naruszenia, że sądy przyznają właśnie ten walor utworu nawet fotografiom takim bardzo prostym i banalnym. Mimo że na pierwszy rzut oka nikt z nas nie powiedział, że ta fotografia jest twórcza. W związku z czym fotografia przeszła bardzo szybką i długą ewolucję i w zasadzie dzisiaj prawie wszystkie fotografie, nawet te, które właśnie mają mały ten gwiazdek twórczości, są chronione prawem autorskim. Ale czy fotografia jest chroniona, czy nie, tego nie określi żaden prawnik, żaden specjalista, mając fotografię przed sobą. Możemy tak mniej więcej ocenić, czy naszym zdaniem jest to utwór. Decyduje o tym w każdym przypadku sąd, rozstrzygając spór. Jakiś już konkretny przypadek. I też bardzo często są takie przypadki, że to na przykład jeżeli ktoś się wzoruje na daną fotografię i wykonuje fotografię bardzo podobną czy inspirowaną, to wtedy sądy na przykład nie orzekają naruszenia. Natomiast jeżeli ktoś na przykład przedrukowuje zdjęcie, które jest jeden do jeden identyczne, nie jest to zdjęcie zrobione w sposób podobny, tylko jest to zdjęcie skopiowane po prostu wprost, to wtedy udziela tej ochrony. Natomiast w przypadkach takich nie kopiowanych wprost, można powiedzieć, wtedy o tą ochronę już jest trudniej. Mhm. Trzeba też zaznaczyć, że żeby być twórcą utworu w rozumieniu prawa autorskiego, nie trzeba być dorosłym, nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być na przykład zdrowym, bo osoby chore psychiczne też mogą zrobić zdjęcie w rozumieniu prawa autorskiego. Albo pod wpływem różnych środków uderzających na przykład. Tak, także to nie ma w ogóle wpływu na ochronę prawa autorskiego. Ponadto również nie trzeba zdjęcia w żaden sposób rejestrować do żadnej bazy danych, nie trzeba go też podpisywać, ale zaznaczyć tutaj w tym miejscu należy, że na kanwie poprzednich ustaw z 1952 roku i wcześniej z 1926 istniał obowiązek podpisywania fotografii, wtedy dopiero była chroniona prawem autorskim. W związku z czym, jeżeli mamy zdjęcie pochodzące z tamtego okresu, kiedy obowiązywały poprzednie ustawy, czyli przed 1994 rokiem. Dokładnie. To, żeby ono korzystało z ochrony, musi być podpisane. Ale niestety
kiedy te poprzednie ustawy istniały, nigdy dokładnie nie określono, czy każda fotografia musi być podpisana, czy tylko ta pierwotna, pierwsza wywołana musiała być podpisana. No tak, kiedyś właśnie, żeby być tym fotografem, artystą i mało tego, żeby móc zarabiać, trzeba było być w związku, czyli w Związku Artystów Fotografików Polskich, czyli po prostu w SPAF-ie, żeby właśnie móc zarabiać i żeby no i wtedy było się artystą, czyli były jakieś wymagania, natomiast teraz nie ma takich wymagań. I jeszcze jest jedno pytanie właśnie, czy trzeba gdzieś rejestrować zdjęcia, bo na przykład wykonawców muzycznych chroni często ZAIKS, czyli czy można powiedzieć, że przekazują prawa właśnie do takiej organizacji zarządzania zbiorowego i już wtedy ZAIKS się troszczy. Jak to jest w przypadku fotografii? Tutaj generalnie mam podobnie jak z utworami muzycznymi. Czyli co do zasady, no w ogóle, żeby utwór był chroniony prawem autorskim, no absolutnie nie trzeba go nigdzie nie rejestrować, nie trzeba być w żadnym stowarzyszeniu zarejestrowanym. Natomiast ZAIKS jest taką instytucją, której jeżeli pobierze się właśnie wykonywanie tych praw autorskich, tak w przypadku utworu muzycznego, zgłosić ten utwór muzyczny do ZAIKS-u, to wtedy oni jakby mają odpowiednie możliwości tak techniczne, powiedzmy sobie, żeby zbadać, kiedy ten utwór jest używany, czy odpowiednie stawki są odprowadzane do tego ZAIKS-u. I podobnie z fotografią. Można jakby chcieć, by taka organizacja zbiorowego zarządzania opiekowała się tym naszym zdjęciem, tak? Można to zdjęcie odpowiedniej organizacji jakby zgłosić, zarejestrować i wtedy taka organizacja będzie zgodnie jakby ze swoimi zasadami działania, swoim regulaminem, będzie tych fotografii chronić i sprawdzać, czy nie doszło do naruszenia. I wtedy, jeżeli ktoś korzysta z naszego zdjęcia, chciałby je wykorzystać na przykład, nie wiem, na jakiejś wystawie czy w swojej jakiejś pracy, wtedy odpowiednie stawki uiszcza się organizacji zbiorowego zarządzania. W zasadzie na chwilę obecną to banki zdjęć są takimi organizacjami zbiorowego zarządzania, prawda? Tak, no tylko, że banki zdjęć, one nie będą występowały przeciwko naruszycielom, na przykład w naszym imieniu. One tylko i wyłącznie ułatwiają obrót tymi zdjęciami, ułatwiają dotarcie do tych utworów, czyli zdjęć w większym rzeszą klientów. Natomiast organizacje zbiorowego zarządzania też opiekują się jak gdyby prawami autorskimi pod tym względem, że na przykład dochodzą różnego rodzaju, czy mogą dochodzić różnego rodzaju wynagrodzeń, czy odszkodowań za naruszenia, czy też mogą monitorować, na przykład ZAIKS monitoruje tam restauracje, to jest już znane, prawda, pod kątem wykorzystywania przez podmioty trzecie różnego rodzaju utworów artystów zrzeszonych. Natomiast banki zdjęć, no to nie są podmioty, które będą dbały o prawa fotografów, prawda? One nie będą sprawdzały, czy ktoś, kto nie wykupił licencji, tych zdjęć nie używa. I tutaj artysta będzie musiał sam po prostu o swoje prawa się troszczyć, czy próbować monitorować, nie wiem, prasę czy internet w poszukiwaniu swoich zdjęć i w poszukiwaniu naruszeń, prawda? Wiadomo, że to też inaczej wygląda w zakresie utworów muzycznych, ponieważ jakby utwory muzyczne są powszechnie wykorzystywane, tak, w radiu, w telewizji, w reklamach. To nieuchwytne, prawda? To, że ktoś coś wypuścił przez 2,5 minuty, no to artysta się może nigdy o tym nie dowiedzieć. Natomiast jak ktoś wykorzysta zdjęcie, do tego dochodzi no, stosunkowo na pewno rzadziej niż utwór muzyczny. I jakby łatwiej to naruszenie, tak jak Weronika wspomniała, wykryć, bo jeżeli ktoś na przykład umieścił zdjęcie na przykład na stronie internetowej, to zdjęcie tam zawsze będzie. I łatwiej jakby nam udowodnić, tak, odkryć to, że to zdjęcie zostało wykorzystane i na przykład nie bo ktoś na imprezie włączył utwór muzyczny, a nie wprowadził odpowiedniej stawki do ZAIKS-u. Możemy teraz zrobić takie podsumowanie. Tak więc nie każdy twór, jak było tutaj wspomniane, jest utworem, czyli
są nieliczne przypadki, kiedy zdjęcie nie jest chronione prawem autorskim, ale są to nieliczne, pojedyncze przypadki wymienione w ustawie, na przykład zdjęcie legitymacyjne. Natomiast każde inne, kiedy posiada pewne cechy twórczości, jest chronione prawem autorskim. Czy dobrze zrozumiałem? Tak, dokładnie. Tak, tylko że ja bym tutaj kłóciła się z tym słowem nieliczne, bo wydaje mi się, że współcześnie, przy tym, że każdy z nas ma iPhone'a w kieszeni, to jednak większość tych zdjęć to będą zdjęcia stworzone przez człowieka, zdjęcia nietechniczne, ale będą to zdjęcia na przykład z wakacji, prawda? Stóp na piasku albo zdjęcie jakiegoś budynku, które niekoniecznie będą posiadały te elementy twórcze, o których mówiłyśmy. Więc mimo wszystko skłaniałybyśmy się do tego, że nie trzeba być profesjonalistą, żeby stworzyć zdjęcie, które jest utworem, ale większość zdjęć tworzonych przez nas z iPhone'ami w życiu codziennym jednak nie może zasługiwać na miano utworu. Jest to po prostu czynność techniczna. Ktoś wyciąga telefon z kieszeni, naciska odpowiedni przycisk i też nie mówimy, że to może być czasem utwór w rozumieniu prawa autorskiego, ale najczęściej są takie po prostu zwykłe zdjęcia rzeczywistości, która jest przed nami, tak? Mogą to być na przykład zdjęcia z urodzin, zdjęcia z jakiejś właśnie imprezy i niekoniecznie one są wtedy chronione prawem autorskim, ale coraz więcej przypadków rozpoznawanych przez sądy jest rozpoznawane w ten sposób właśnie, że daje się zdjęciu ten walor utworu. Czyli jeżeli zawodowy fotograf chwyci za telefon i zrobi takie ciekawsze, artystyczne bardziej zdjęcie, to będzie to utwór. Natomiast jeżeli my pstrykamy sobie, co popadnie, gdzie popadnie, to nie będzie to utworu. Dokładnie. Ponieważ fotograf zawodowy robi to świadomie, dobiera odpowiednie środki wyrazu, natomiast zwykły zjadacz chlebu po prostu naciska spust bez jakby ustawień, bez wiedzy tego, co tam się dzieje. Tak. Wracając do tego, co powiedziała na początku, Maryla po prostu w tym momencie zwykły użytkownik smartfona nie przelewa na ten guzik tego swojego indywidualnego pierwiastka twórczego, prawda? To tutaj o to właśnie chodzi. Ale też musimy uważać na słowo profesjonalny fotograf, bo nie tylko profesjonalni fotografowie robią utwory w rozumieniu prawa autorskiego, fotografie, które są utworami, bo to nie muszą być profesjonalni, zawodowi, wykształceni fotografowie. Tak, miałem tutaj na myśli po prostu taki skrajny przypadek, kiedy fotograf zawodowy wyrzuca profesjonalną kamerę, aparat i po prostu chwyta za coś bardzo prostego, prymitywnego, właśnie taką skrzyneczkę, która robi zdjęcia, a mimo to wykonuje jednak zdjęcia, które mają taki rytm autorski, nazwijmy to. Tak, dokładnie. Tak. No i ostatnia ta kwestia, już teraz, czyli po 1994 roku, nie musimy oznaczać zdjęć, nie musimy pisać copyright i tak dalej, po prostu to prawo jest w życiu i nie musimy specjalnie podpisywać, żeby nasze zdjęcia były chronione. Dokładnie. Także mam nadzieję, że te kwestie poruszane tutaj nieco rozjaśniły wam przynajmniej podstawy, jeżeli chodzi o właśnie prawo autorskie fotografii. I teraz będziesz nieco więcej wiedzieć właśnie, jak się tutaj poruszać, jak rozumieć to prawo, no właśnie, chociażby w tym jakby nowym świecie, gdzie możemy wykonać zdjęcie czy to z telefonu, czy to z tabletu, czy z aparatu kompaktowego, w zasadzie wszędzie już te aparaty są. Także dziękuję dzisiaj za rozmowę. Dziękujemy również. Dziękujemy. Przypominam, moimi gościami były panie z Soin Low, czyli Weronika Bednarska i Maryla Bywalec. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy również. Zapraszamy do następnych odcinków. Zapraszamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.